Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Michał Moroz i chciałbym zaprosić Państwa na szkolenie z refaktoryzacji z uwzględnieniem języka PHP. Szkolenie będzie podzielone na 8 modułów. W pierwszym ustalimy niezbędną terminologię do dalszych rozważań. W drugim zajmiemy się poznawaniem zapachów kodu. Trzeci, czwarty, piąty i szósty moduł pokażą nam różne aspekty refaktoryzacji. W siódmym rozważymy za i przeciw wprowadzaniu refaktoryzacji w realnych projektach. Ósmy i ostatni moduł pokaże nam, w jaki sposób zastosować techniki refaktoryzacji jeszcze przed startem projektu, tak aby podczas jego trwania móc refaktoryzować mniej. Zapraszam na szkolenie. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest refaktoryzacja, prześledźmy proces powstawania typowego projektu programistycznego. Na samym początku musimy ustalić wymagania funkcjonalne tego projektu i spotkać się z klientem, aby dowiedzieć się, czego tak naprawdę on potrzebuje. Wtedy ustalimy jakąś wspólną terminologię, którą będziemy używać w trakcie tego projektu i wymagania funkcjonalne, dzięki któremu architekt będzie wiedział, w jaki sposób wymodelować nasz system. Kiedy już zbierzemy te informacje, to właśnie architekt systemu musi zbudować taki system, aby jego założenia dokładnie opisywały to, czego potrzebuje nasz klient. W tym samym momencie projektant interfejsu stworzy nam odpowiednie szablony, widoki, które zostaną zaakceptowane przez klienta i które będą pokazywały, w jaki sposób wyglądać ma interfejs użytkownika, który tak naprawdę dla użytkownika jest najważniejszy. Gdy już określimy tą wstępną dokumentację, za tworzenie kodu odpowiadać będą poszczególni programiści. W tym momencie to oni staną się architektami i będą podejmować wiele ważnych decyzji na niższym poziomie niż architekt systemu, ale to dzięki ich pracy kod stanie się kodem wykonywanym przez komputer, przez maszynę, rozumianym przez nią. I te wstępne wymagania zostaną przelane na twór, który zostanie odpalony na komputer.